książce zatytułowanej Beskidzkie rekolekcje profesor Wandy Pułtawskiej, jednej z osób zaprzyjaźnionych z naszym papieżem świętym Janem Pawłem II, odnajdujemy taką piękną myśl. Było, więc jest. Nikt nie ma mocy nad przeszłością, żadna siła ludzka nie może jej wykreślić z dziejów świata i z dziejów człowieka. Były chwile i dni, tygodnie i lata i są. Są w pamięci, są w sercu i będą w wieczności. Ludzka pamięć przywołuje przeszłość i ją ocala. I powroty do tej przeszłości stają się źródłem siły. Odradzają człowieka, a zarazem pozwalają dostrzec coraz pełniej te treści, których znaczenie z biegiem czasu narasta. Ekscelencje, kochani koledzy jubilaci, bracia kapłani, szanowni goście, umiłowani w Panu, nasze kolejne spotkanie koleżeńskie z okazji 60. rocznicy posługi kapłańskiej jest właśnie dla nas dniem powrotu, to szczególnego powrotu do przeszłości. Do dnia 10 maja 1956 roku, kiedy to w katedrze pelplińskiej stanęliśmy przed naszym biskupem Kazimierzem Józefem Kowalskim, by wypowiedzieć zdecydowane adsum. Jesteśmy gotowi służyć Chrystusowi. Mimo, że czasy reżimu stalinowskiego były tak wrogie dla Kościoła w tym czasie, prymas w więzieniu, wobec kapłanów wytoczono procesy, internowano ich, zamykano w więzieniach, szykanowano nie tylko kandydatów do kapłaństwa, ale także członków ich rodzin. Mojego ojca zwolniono z pracy, a brat mój musiał odbywać służbę wojskową w karnych batalionach roboczych. Ale nas to nie powstrzymało od powziętej decyzji. Może właśnie to cementowało naszą jedność i przyjaźń. I chociaż potem los rzucił nas w różne strony rozległej wówczas diecezji chełmińskiej, to zawsze odczuwaliśmy potrzebę bycia razem. Mieliśmy potrzebę powrotu do lat młodzieńczych, do lat seminarium, powrotu do rad i wskazań mądrych i odpowiedzialnych naszych profesorów i wychowawców, do miejsca, gdzie kształtowały się nasze poglądy i postawy, gdzie zgłębialiśmy naszą wiedzę o Bogu, o świecie, o nas samych. I to nas łączyło, i to nas łączy. I może nawet potrzeba przestrzeni pewnej czasu, żeby to zrozumieć i dzisiaj docenić. Spotykaliśmy się, jak tylko były ku temu warunki, co roku per turnum u jednego z kolegów. Był zawsze z nami i nam przewodził, tak jak dzisiaj ksiądz arcybiskup Edmund Piszcz, nasz serdeczny kolega i przyjaciel. I te chwile spędzone razem były okazją, by podzielić się swoimi sukcesami, kłopotami, problemami codziennego życia. Były okazją, by odnaleźć jakiś nowy impuls do dalszych sensownych poczynań. W dniu święcym było nas 27. Jak mówił żartobliwie o naszym roczniku główny ceremoniarz katedralny ksiądz Szebiatowski, 27 fajnmanów, skradnych chłopaków. Zostało nas tylko 6.
Dziś jesteśmy coraz słabsi i niedołężni. Z coraz większym trudem pokonujemy ciężar podróży. Nic w tym dziwnego, przecież przeszliśmy szmat drogi. Dzisiaj możemy powiedzieć za Wernerem, że staliśmy się podobni do postrzelanego muru, do powykręcanych od wiatru drzew. Lękamy się, by jakiś gwałtowny wicher nie powalił nas na zawsze. A nadto drzemią w nas i dają znać o sobie różnorakie stresy. Lękamy się krytycznej oceny młodych, utraty ich uznania i szacunku. Lękamy się własnej słabości i osamotnienia. A jednak mamy powód do radosnej wdzięczności Bogu za dar długiego życia i za tę pewność, że zawsze z nami był Chrystus w naszym życiu kapłańskim. Mamy powód do radości z tego, że to nasze dziękczynienie Panu Bogu za dar 60 lat posługi kapłańskiej wplata się w jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, a także w nadzwyczajny rok jubileuszowy Miłosierdzia Bożego. Radujemy się z tego, że nie jesteśmy sami. Cieszymy się z obecności wśród nas jubiletów księdza biskupa toruńskiego Andrzeja, z którym w ubiegłym roku przeżywaliśmy jego złoty jubileusz kapłaństwa. Cieszymy się obecnością wśród nas księdza biskupa Józefa w gronie kapłanów, księdza infuata, prałatów, kanoników, proboszczów, księży wikariuszy. Cieszymy się obecnością wśród nas pana prezydenta Grudziądza Roberta Marinowskiego i jego zacnej małżonki, ludu Bożego, parafii świętego Mikołaja i Ducha Świętego, innych parafii Grudziądza, a także zaproszonych gości. Dziękujemy bardzo serdecznie księdzu biskupowi za wygłoszone Słowo Boże. Z uwagą i z ogromną wdzięcznością wysłuchaliśmy homilii księdza biskupa Andrzeja, który nam przypomniał, że jubileusz kapłański jest rzeczą świętą, bo nie dotyczy tyle kapłanów ludzi, co dotyczy Boga, który przecież nas powołał, prowadzi, obdarza nas szczególnymi darami. Że jubileusz to jest czas radości i dziękczynienia całego Kościoła, ale w sposób szczególny tych, co ten jubileusz przeżywają. Naprawdę trudno w nieudolnych słowach wyrazić Bogu wdzięczność za ogrom dobra i łask, których w naszym kapłańskim życiu doznaliśmy. Trudno wyrazić wdzięczność za naszych przezacnych, pobożnych, pełnych poświęcenia rodziców, kochające rodzeństwo, odpowiedzialnych, mądrych nauczycieli, wychowawców, czy to w szkole podstawowej, średniej, czy potem profesorów seminarium duchownego. Sam osobiście jestem ogromnie wdzięczny Bogu za to, że w okresie wielkiej odnowy posoborowej Kościoła decyzją księdza biskupa Kazimierza Kowalskiego, a także profesorów seminarium dane mi było pogłębić swoją wiedzę teologiczną i muzykologiczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Gorące dzięki Bogu za to. Gorące dzięki Bogu za moje kapłaństwo. Nie tylko moje, nie tylko księży jubilatów, wszystkich tu obecnych kapłanów. Za nasze kapłaństwo, które miało szczęście wpisać się w pontyfikat jednego z największych papieży historii Kościoła, świętego Jana Pawła II. Bo to dzięki niemu mogliśmy ubogacić się Bożą mądrością, którą on głosił.
Dziękuję gorąco Bogu, że ten jubileusz mogę przeżywać w gronie osób, które bardzo cenię i bardzo szanuję. Moich drogich kolegów, na czele z księdzem arcybiskupem Edmundem, księdza biskupa Andrzeja, ordynariusza toruńskiego, zawsze mi życzliwego i wyrozumiałego na przestrzeni lat mojej posługi kapłańskiej w nowej diecezji. Dziękuję za uznanie dla mojej pracy duszpasterskiej wyrażone w nominacjach kanonika honorowego, a potem gremialnego kapituły grudziąckiej. Dziękuję za wyrozumiałość i za wszelkie życzliwe gesty. Dziękuję bardzo serdecznie za udział w naszej dziękczynnej mszy jubileuszowej księdzu biskupowi Józefowi, który okazał mi dużo serca i był duchowym wsparciem w ciężkich dniach mojej choroby i rekonwalescencji. Cieszę się obecnością współbraci w kapłaństwie pierwszego i drugiego dekanatu grudziąckiego i spoza jego granic. Księdza prałata Ireneusza Smaglińskiego, dyrektora Radia Głos diecezji pelplińskiej, księdza prałata Zbigniewa Markowskiego, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej, proboszcza mojej pierwszej placówki po święceniach, z którą łączy tyle miłych wspomnień. Dziękuję za obecność księdza Zbigniewa Wawrzyniaka, dyrektora Diecezjalnego Centrum Kultury Zamku Bierzgłowskiego. Cieszę się z obecności moich byłych współpracowników, wikariuszy, księdza kanonika Józefa Kazimierza Jarzębowskiego z Niżewięcia, księdza kanonika Krzysztofa Szulca ze Skarlina, księdza proboszcza Sławomira Witkowskiego z Mszana, księdza proboszcza Mirosława Kopytu z Warlubia. Cieszę się również z obecności moich najbliższych sercu rodzeństwa, siostry mojej Eugenii Kornelii Karczewskiej, mojego brata Henryka wraz z żoną Marią, ich dzieci Grażyny, Janusza Bogacz z Bydgoszczy, Marii Krygier ze Sępólna, Wiolety i Zbigniewa Linickich z Gdyni. Cieszę się z obecnością z nami w koncelebrze moich dwóch bratanków, księdza Jurka, który jest proboszczem polskiej misji katolickiej w Würzburgu, i księdza Grzegorza, proboszcza w Hucie Kalnej. Dziękuję Panu, że mogłem tę przeświętą, dziękczynną, jubileuszową sprawować w gronie moich uczniów, dzisiaj długoletnich i sprawdzonych przyjaciół z Nowego Miasta Lubawskiego, Torunia i Grudziądza, a także w obecności rozśpiewanej i wciąż młodej scholi z Grudziądza, a także w gronie Was, kochani parafianie. Dziękuję za obecność w naszej uroczystości Państwa Zapalskich z Poznania, pani Sylwii, mojej byłej uczennicy, która jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, i jej męża pana Stanisława, profesora nauk medycznych w Poznaniu, przy których ślubie asystowałem w Nowym Mieście Lubawskim, a po 50 latach w dniu ich złotych godów odprawiłem przeświętą jubileuszową w katedrze na Ostrowie Tumskim. Dzisiaj uczestniczą w naszym jubileuszu 60-lecia posługi kapłańskiej. Witam i dziękuję za przybycie. Cieszę się również obecnością Państwa Heleny i Kazimierza Lobertów z Poznania, pana Marka Parysa, świetnego organizatora spotkania koleżeńskich w Toruniu. Dziś słyszeliśmy jego bardzo miłego, serdecznego przemówienia. Cieszę się również z obecności w naszej uroczystości Państwa Ireny i Stefana Krylów z Gdańska, Państwa Jadwigi i Mariana Kopesteckich, Państwa Barbary i Krzysztofa Janiszewskich z Grudziądza,
pana Józefa Figurskiego, panią Bożeny Galicz, państwa Alicji i Wojciechów Urbanków, pani Adery Krykwińskiej, pani Bogumiły Urban, państwa Grażyny i Mieczysława Wójtowiczów, państwa Heleny i Adama Gajdów oraz pani Łucji Długomskiej. Składam gorące podziękowanie grupom różańcowym, Radzie Duszpasterskiej, które były dla mnie wsparciem w podejmowaniu trudnych przedsięwzięć w okresie tworzenia od podstaw struktur parafialnych. Dziękuję za zaangażowanie we wszystkie inicjatywy duszpasterskie, tak ważne w budowaniu nowej wspólnoty parafialnej. Cieszę się obecnością w tej Eucharystii pana doktora Tadeusza Lisika, jego żony pani doktor Heleny, ich córki pani doktor Aliny, państwa Anny i Eugeniusza Brzezińskich, państwa Justyny i Romana Pawlanków, pani Bożeny Ziętarskiej, państwa Anny i Jacka Drozdowskich, pani Oli Mikołajek, pana Ryszarda Mioduszewskiego. Dziękuję za ich niestrudzoną i nieocenioną pomoc i wsparcie w czasie mojego pobytu w szpitalu i rehabilitacji. To im po Bogu zawdzięczam powrót do zdrowia. Dziękuję też serdecznie za posługę kapłańską i modlitwy w mojej intencji księdzu proboszczowi Andrzejowi Kusińskiemu oraz kapelanowi szpitala księdzu kanonikowi Andrzejowi Partmanowi. Składam serdeczne dzięki wszystkim, którzy tę uroczystość przygotowali. Księdzu kanonikowi Dariuszowi Kunickiemu, który tak chętnie i gościnnie przyjął nas w progach pięknej bazyliki kolegiackiej u stóp Matki Bożej Łaskawej. Księdzu infuatowi Tadeuszowi Nowickiemu, z którym kiedyś razem pracowaliśmy jako wikariusze w parafii świętego Jakuba w Toruniu, za piękne, ciepłe słowa życzeń. Księdzu proboszczowi Andrzejowi za udostępnienie dzisiaj i jutro salki katechetycznej dla moich gości. Pani dyrygent Aleksandrze Drozdeckiej i jej chórowi Didzie Singers za uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Panu organiście i służbie liturgicznej za współtworzenie solennej liturgii. Księdzu Mariuszowi za komentarz. Paniom katechetkom, grupom modlitewnym, wszystkim za miłe i ciepłe życzenia, wyrazy pamięci i wsparcie modlitewne. Dziękuję też serdecznie wielebnym siostrom, siostrze Klemencie, siostrze Eugenii i całej załodze parafii świętego Mikołaja za przyozdobienie świątyni na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję za waszą tutaj obecność, uczestnictwo w dziękczynnej Eucharystii. Składam z głębi serca serdeczne Bóg zapłać, zapewniając was o mojej stałej pamięci modlitewnej przed Panem. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za wszystko, za to, że przyszliście, aby razem z nami wyśpiewać Bogu dziękczynne Te Deum. Prośmy dziś o dar światła i mocy Ducha Świętego, o czułą opiekę Matki Bożej Łaskawej, by nasza przyjaźń z Bogiem była zawsze dojrzała, wypróbowana wiernością i świadectwem pokornej służby kapłańskiej. Szczęść wam Boże. Po dziękczynnej liturgii ksiądz kanonik bardzo serdecznie zaprasza księży biskupów, jubilatów, braci w kapłaństwie, rodziny i przyjaciół na dalsze radosne chwile przy wspólnym stole w Bursie Caritas przy ulicy Chełmińskiej obok Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Przyjmijmy, kochani, Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.